Dzień dobry. Zapraszam na serwis informacyjny miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń. Międzynarodowa konferencja Zarządzanie miastem. Delegacja Młodzieży Izraelskiej w 4. Liceum Ogólnokształcącym imienia generała Stanisława Maczka. Prezydent Katowic Marcin Krupa podsumował półmetek kadencji. Finałowa bitwa Beer Cup. Brakowało nam po prostu pieniędzy na dobre piwa kraftowe. No powiedzmy, że jeszcze jesteśmy studentami, tak? I stąd się wziął pomysł. Inauguracja działalności Stowarzyszenia Sportów Elektronicznych. Głównym z naszych celów statutowych jest propagowanie i rozwój sportu elektronicznego w Polsce. Jubileusz 70-lecia UNICEF. Dwa dni trwała 10. Międzynarodowa Konferencja pod tytułem Miasto 2016 – Zarządzanie miastem w Muzeum Śląskim. Podczas konferencji prezentowano najnowsze trendy w zarządzaniu miastami oraz dyskutowano nad kierunkami rozwoju miast w przyszłości. Pomysłodawcą i głównym organizatorem całego cyklu jest poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht. Dyskutowaliśmy po pierwsze o kwestiach zrównoważonego rozwoju w miastach, czyli tak naprawdę o kwestiach związanych z energią, z ciepłownictwem, czyli jakiego typu rozwiązania są najbardziej korzystne. Po drugie na temat przygotowanych przepisów i europejskich, i polskich dotyczących w ogóle polityki miejskiej na dzisiaj, bo to się zmienia bardzo. I po trzecie na temat wykorzystania danych cyfrowych, które są w rękach miast. Dzisiaj to nie jest problem zbierania danych, dzisiaj to jest kwestia wykorzystywania danych, w związku z czym te trzy wątki się przewijały i wydaje mi się, że one odpowiadają dzisiaj aktualnym debatom w Europie. Tegoroczną edycję zorganizowano przy wsparciu Think Silesia, Związku Miast Polskich, Województwa Śląskiego oraz miasta Katowice. W ramach projektu edukacyjnego Bliżej Siebie 4. Liceum Ogólnokształcące 15 listopada gościło delegację młodzieży z Izraela. Przyjeżdża do nas młodzież z Izraela wraz z nauczycielami, jak i również rodzicami. Oni są już od kilku dni w Polsce, zwiedzają Polskę, między innymi przyjechali do Katowic, chcieli przyjść do szkoły. No i w związku z tym, że my przystąpiliśmy do tego programu, to przychodzą dzisiaj do nas. Będą około 5 godzin w naszej szkole. Na początku będzie ogólne przywitanie, a później będą mieli zajęcia w grupach. Będą poznawali Polskę, będą poznawali sztukę w Polsce, jaka jest sportowców, film, książka, kino, taniec. Także przeróżne możliwości poznania naszej kultury polskiej. Jedna z naszych nauczycielek w ubiegłym roku wyjechała na szkolenie do Izraela właśnie w związku z wielokulturowością i dialogiem. Poznając tam właśnie nauczycieli, w ten sposób nawiązaliśmy kontakt. Jest to program, który ma za zadanie nawiązać współpracę pomiędzy młodzieżą polską a izraelską, po to, żeby pokazać, że stereotypy to są tylko stereotypy, że one niekoniecznie są prawdziwe, żebyśmy po prostu zobaczyli i zrozumieli, że jesteśmy ludźmi, którym zależy na tym samym, że wyznajemy takie same wartości i że to samo dla nas ma znaczenie. Bliżej siebie to element programu Zachować pamięć, historia i kultura dwóch narodów. Jest realizowany w ramach umowy między rządem RP a rządem Izraela o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej. 16 listopada na spotkaniu z dziennikarzami prezydent Katowic Marcin Krupa podsumował 2 lata kadencji i przedstawił bilans swojej działalności w oparciu o obietnice wyborcze zawarte w 10-punktowej tzw. umowie z mieszkańcami. Każdy z tych 10 punktów, które przedstawiłem dzisiaj, są punktami bardzo ważnymi z punktu widzenia poprawy jakości życia w naszym mieście, poprawy również sytuacji gospodarczej, choć ona cały czas jest w tendencji wzrostowej, z czego się bardzo cieszę, czyli inaczej mówiąc, tempo jest utrzymane, nawet może troszkę zdynamizowane, natomiast ja myślę już w skali znacznie wykraczającej ponad kadencyjność, ponad w ogóle możliwość sprawowania zarządzania w tym mieście. Myślę o poziomie miasta na skalę już dużej metropolii. Wśród sukcesów dotychczasowego urzędowania Krupa wymienił m.in. powiększenie kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski z 10 na 20 milionów złotych, stworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, trwające inwestycje mieszkaniowe, zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach i żłobkach, inwestycje na terenach poprzemysłowych i wsparcie nowych przedsiębiorstw, czy trwające działania na rzecz rozwoju transportu w mieście. Za największy sukces uważa zmianę wizerunku miasta.
Jako najważniejszy punkt realizacji w najbliższej perspektywie prezydent określił budowę 3 25-metrowych krytych basenów. Już pod koniec listopada zostaną przedstawione projekty i terminarz prac. W lokalu Absurdalna w Katowicach rozegrano finał Beer Cup Bitwy Piwowarów Kato 2016. Dotarliśmy do finału. Było chętnych piwowarów, było 32 osoby, czyli 32 browary domowe brały udział. Najpierw robiliśmy 8 eliminacji po 4 piwowarów. Później były 4 ćwierćfinały, 2 półfinały, mały finał i teraz jest wielki finał. I zwycięzca będzie ważył piwo w browarze Rekraft w Świętochłowicach. Zwycięzcą pierwszej śląskiej edycji Beer Cup został browar domowy Jarząb. Brakowało nam po prostu pieniędzy na dobre piwa kraftowe, no powiedzmy, że jeszcze jesteśmy studentami, tak? I stąd się wziął pomysł, a do konkursu zachęcił nas tutaj barman z Absurdalnej. Grzesiu powiedział nam po prostu, że jest taka inicjatywa, fajnie byłoby, gdybyśmy się w to właściwie pobawili, bo to pierwotnie była dla nas zabawa, teraz może już z tego będzie coś więcej. Nie mieszkamy w akademiku, ale wśród braci studenckiej staramy się rozpowszechniać w ogóle ideę kraftowego piwa i również naszego. Jesteśmy popularni na studiach przez to. Mistrzowie otrzymali okolicznościowy puchar oraz nagrody rzeczowe. W Katowicach powstało Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych. Jego inauguracja miała miejsce na specjalnej konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Katowice. W planach stowarzyszenia jest budowa profesjonalnej infrastruktury e-sportowej, gdzie trenować mają kandydaci na zawodowych graczy. Głównym z naszych celów statutowych jest propagowanie i rozwój sportu elektronicznego w Polsce. Idea naszego stowarzyszenia związana jest z osobami członków założycieli. Są to osoby związane ze sportem elektronicznym. Mamy byłego zawodowego gracza w Call of Duty oraz osoby związane ze sportem, pozwolę sobie tak powiedzieć, tradycyjnym. Osoby z doświadczeniem w oświacie, edukacji i kulturze. Nasze połączenie naszych doświadczeń i nasze rozmowy uświadomiły nam, jak świeżą dyscypliną jest cały czas sport elektroniczny i jak wiele można zrobić jeszcze cały czas w kierunku jego profesjonalizacji. Rozwój e-gamingu jest rzeczą naturalną i on postępuje. Im szybciej uporządkujemy hierarchię wartości i zasady współpracy, a co za tym idzie zasady rywalizacji, tym lepiej. Więc bardzo cieszę się, że dzisiaj powstaje Stowarzyszenie Sport Association właśnie tutaj w Katowicach. W najbliższym czasie planujemy otworzyć profesjonalną, fizycznie istniejącą Akademię Sportową, w której będziemy mogli trenować naszych zawodników. Stowarzyszenie ma trenować zawodników we wszystkich grach, które obecnie są traktowane jako rozgrywki e-sportowe, m.in. Counter-Strike czy League of Legends. Światową prapremierą oratorium Canticum Puerorum Śpiewy Dzieci w katowickim NOSP UNICEF zainaugurował obchody 70-lecia istnienia organizacji. Well, 70 years ago, it was just after the Second World War, and in many countries like here in Poland, many children were in need. And fortunately, thanks to a Polish gentleman, Dr. Ludwik Hachman, basically he had the basic idea of creating a fund for children. Creating a fund to support children who were in need, children who didn't have enough food, who didn't have families anymore, who didn't have places to live. And this led to the creation of UNICEF. And this was in December 1946, 70 years ago. So we are absolutely amazed and thrilled that we can celebrate this anniversary here in Katowice today. Koncertowi towarzyszyła wystawa zdjęć, a także uroczystość wręczenia statuetek osobom i firmom zaangażowanym w działania UNICEF, partnerom korporacyjnym oraz ambasadorom dobrej woli UNICEF i osobistościom ze świata sportu wspierającym działania organizacji. Spójrzmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. Zapraszamy do Międzynarodowego Centrum Kongresowego na Targi Pracy i Kariery. 25 listopada w Bibliotece Śląskiej po raz kolejny spotkają się miłośnicy książki dla dzieci, by wspólnie świętować 90. urodziny Kubusia Puchatka. Polecamy Jarmark Bożonarodzeniowy i Ślizgawkę na Rynku od 24 listopada do 23 grudnia. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie comtv.pl oraz katowicetv.eu.
Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia.